problemy, ziomek, nie trudno, mogą cię złapać, ktoś może sprzedać. Drogi kolego, licho wciąż nie śpi, a więc uważaj, z czym byś nie biegał. Nie jeden wjebał się bezpowrotnie, PiS jest u władzy, brak tolerancji dla tych, co łamią w tym kraju prawo, niewiele trzeba, siedzisz na sankcji. To co w Holandii jest ziomuś legalne, u nas nie będzie, nigdy zapomnij. Wielu znajomych siedzi za handel, handel zalicza się tu do zbrodni. Nie bierz nic od nich, jeśli ich nie znasz, nawet na chwilę w gadkę nie wdawaj. Kontrolowany zakup jest w modzie, to nie dealerzy, to stróże prawa. Ktoś cię pomawia, masz przejebane, się nie wywiniesz, oj nie tym razem. Ciasne kajdanki, kipisz na chacie, prokuratura, zjeżdżasz na bazę. Po znajomości dobrze ci radzę, zachowaj czujność, pilnuj się ziomuś. Staraj się zbytnio nie rzucać w oczy, no i nic nigdy nie trzymaj w domu. Nie mów za dużo do telefonów, koło zbyt wiele osób nieszczerych. Psy mają swoich informatorów, mają podsłuchy, mają kamery. Zmieniaj numery niczym bieliznę, kartę rejestru i tylko nasuwa. Twierdzi, że wcale nie ma przypału, lepiej się kurwa weź nie wygłupiaj. Nie jedna grupa już tu poległa, mam przyjaciela co robił w prochach. Dycha wyroku, przepadł majątek, niewiele wskurał, dobry adwokat. Wsłuchaj się wokal, wiem o czym mówię, znam to z autopsji, a nie ze słuchu. Zbieraj pocztówki albo modele, nie kolekcjonuj, lepiej zarzutów. Kolekcjoner zarzutów. Wyroki na grubo, wyrywać zawiasy to raczej rzadkość. Prokuratorka patrzy z pogardą, chyba nie cieszy się jej sympatią. Znowu na sprawie nie poszło gładko, adwokat tylko tempo się patrzył. Jaka brat kaucja, lecisz na areszt, taki tam środek zapobiegawczy. Sprzedajesz haszysz, handlujesz trawą, dasz komuś mordę, skończysz w więzieniu. Zrobią rozprawę i gwarantuję, że się nie skończy na pouczeniu. Już wielokrotnie byłem karany za te przestępstwa przeciwko mieniu. Z ręką na sercu mówię ci szczerze, nic przyjemnego nie ma w siedzeniu. 2 lata w pudle, zagubią kradzież, pytam się czemu tak to wygląda. Naprawa szkody 400 zł, co za debile robią w tych sądach. Trzymaj się morda, jakoś to zleci, dam sobie radę, przecież wiadomo. Dobrze, że w toku postępowania niczego więcej nie ustalono. Jeden znajomy hodował zioło, mała plantacja na kilka kilo. Wpadła policja, zniszczyli krzaki, zabrali lampy, pozostał wyrok. Tu moi ludzie właśnie tak żyją, kto skrytykuje, ja nie oceniam. Wiem to po sobie, jak nie jest trudno w dzisiejszych czasach pójść do więzienia. Nawijam szczerze, wcale nie ściemniam, nie rób przymiarek do moich butów, bo nie uchronię, będą problemy, no i w promocji pakiet zarzutów. Chcesz być jak hada, nawet nie próbuj, uwierz na słowo, droga nie tędy. Bo ile można na litość boską ciągle popełniać te same błędy. Kolekcjoner zarzutów. Kolekcjoner zarzutów. Kolekcjoner zarzutów. Kolekcjoner zarzutów. Kolekcjoner zarzutów. Ciągle przez życie leci driftem, mam w głowie chore myśli i tysiące demonów.